Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj chcę podsumować rok. Dać Wam pewien sposób, który pomaga w tym, aby się dowartościować. Mamy ku temu odpowiedni czas, chociaż za oknem jest tak, jak jest. Zróbcie sobie taki rozrachunek porażek, błędów. I doceńcie się za nie. Bo to Wam pozwoli zwyciężać. Bo to Wam pozwoli się czegoś nauczyć. Zatem nie tylko sukcesy tworzą Cię zwycięzcą, ale i porażki. Więc podziękuj sobie w te święta za porażki i sukcesy, które masz na koncie przez ten cały rok. Ogólnie czas świąt Bożego Narodzenia jest czasem magicznym dla mnie, ale nie staram się jakby być szczęśliwe, tak? Tylko w tym czasie. Do czego Was też zachęcam, ponieważ aby być szczęśliwym, trzeba mieć święto co dnia. Nie tylko w święta Bożego Narodzenia, bo Bóg jest wszędzie i Bóg jest zawsze. Życzę Wam właśnie rozrachunku takiego zwycięskiego. Podsumujcie sobie ten rok, nagrodźcie się za niego. Dajcie sobie zrozumienie, dajcie sobie tą wygraną, aby ona była również magiczna. I życzę Wam kolejnego roku dojścia do siebie, dojścia do Edenu, dojścia do domu, jak i również życzę tego samego sobie. Bądźmy jednością. To na tyle w tym filmiku. Pa!